Dante. Wow. Nie mam co zrobić, tutaj 15 tysięcy łapek, ale jeśli się to uda, to wrzucamy drugi odcinek z basenu. W tym momencie na ekranie wyświetla się osoba, która zgarnia prezent z ostatniego odcinka. Wielkie gratulacje. I pamiętaj, że ustalić w opisie swojego kanału coś do kontaktu, żebym mógł wysłać ci to w wiadomości prywatnej. A dzisiaj, moi drodzy, z racji specjalnego basenowego odcinka, jedna osoba spod tego filmu może zgarnąć totalnie za darmo na swoje konto wybranego mitycznego skina. Jakiego ty byś mitycznego wybrała? Jakbyś mogła dostać jednego ze wszystkich totalnie za darmo? Ja bym wybrała Scary Jessie. Ale już ją masz, w sumie też ode mnie. Ja bym wybrał aktualnie chyba Mecha Godzilla Nite, ale w tych mitycznych skinach jest tyle niesamowitych przebrań, że możecie sobie wybrać każdego. I właśnie jedna osoba spod tego dzisiejszego odcinka zgarnia go totalnie za free. A właściwie to oczywiście gemy na tego skina. Także jeżeli to ty chcesz go zgarnąć, to zostaw szybko łapkę w górę pod tym filmem. Subskrybuj kanał, wciskaj tukuczek, subskrybuj tam na dole. Wielkie pozdrowienia wszystkich ostatnich subskrybentów, jesteście szwami. Miej wpisany kod Damian w sklepie Brawl Stars. I napisz w komentarzu, który zadymiarz najbardziej kojarzy ci się z wodą. A mi Squeak z jakiegoś powodu, bo jest śliną, ale ślina to też woda, nie? Piszcie w komentarzach wasze odpowiedzi i zaczynamy! Hej, czy witajcie, ja jestem Damian, tam bardzo serdecznie w kolejnym kozackim odcinku z Daily na moim kanale. I to, co za mną widzicie, to oczywiście jest basen. I dzisiaj będziemy do niego wpadać. Mówiąc my, mam na myśli mnie oraz... Stawerkę. Bo oczywiście jest się ze mną moja baba, czyli Vera. I robimy dzisiaj gruby basenowy challenge, ale musimy najpierw... Musimy rękę, nie. No trochę, no start. Nie, no dobra, jak przegrasz challenge, dopiero wtedy cię wrzucę. Na razie to nie ma co. Za każde 1000 łapek wrzucam Damiana do basenu raz. Aha. Wyjdzie tu 10 tysięcy. Albo więcej, to będę cały mokry cały czas. No dobra, niech ci będzie. Podejmuję ten challenge. Ale co my dzisiaj właściwie takiego będziemy robić z tym basenem i Brawl Starsem? Otóż na zmianę będziemy musieli odgadnąć po samym dźwięku zadymiarzy po ich ekranie odblokowania. Wiecie, oni zawsze tam rzucają jakąś taką swoją kwestię, ale leci tam też taka muzyczka, więc będzie nieco trudniej niż po samych dźwiękach i myślę, że będzie też nieco ciekawiej. Masz już jakiś plan, jak uniknąć wpadania do tej wody? Nie mam żadnego pojęcia, jak uniknę, bo nie znam tych nowych zadymiarzy. Nie pamiętam ich głosów po prostu. A woda co? Już wiesz, że zimna, ale no, dotknij sobie, może nie jest, ale wiesz, aż taka. Nie no, jest lodowata niestety, widzowie. Jeszcze przez jakiś czas pewnie będzie ładna pogoda i będzie można nagrać jakiś odcinek basenowy, więc jeżeli chcecie, żebyśmy nagrali coś takiego, ale w większym składzie, to zostawcie tutaj 15 tysięcy łapek. Jak dobijecie właśnie te 15 koła, to zaproszę może Turiego, Pandę, Graciana i zrobimy wtedy wielki... basenowy challenge. Tak, dokładnie tak, więc to może być grube, także zostawiacie łapki, a my lecimy z pierwszą rundą. Dobra, więc pierwsza runda i Vera już sobie tutaj usiadła i ona chyba chce zaczynać, więc niech będzie. A może ja chcę zaczynać? Kamień, papier, nożyce, dawaj. Kamień, papier, nożyce. A, wygrałem. Dobra, to ja zaczynam. Mamy oczywiście 10 rund, jeżeli odgadnę, jaki to jest zadymiarz, no to nie muszę wpadać do wody. A jeżeli nie, no to Vera może mnie zrzucić do wody albo wrzucić jak chcesz. Chociaż nie wiem, czy dasz radę, jestem za duży chyba. Chyba jestem gotowy. Czy mogę już dostać tego zadymiarza? Który to będzie? To będzie pierwszy zadymiarz. A, czyli Shelly. Dobra, odpowiadam w ciemno. I can do this if I wanted to. Ej, nie wiem. No czy musisz mi zawsze dać jakiegoś takiego trudnego na start? Nie wiem, chyba Feng? To był głos Fenga. Ej, w słuchawkach jest zupełnie inaczej niż tak ten. W sensie ja mam takie wrażenie, nie? Tutaj jeszcze mnie rozpraszał ono natury, ale dobrze, dobrze, będzie challenge. Nie pamiętam, czy to jest voice line, na pewno po tekście. Dobra, pokaż mi, ja mówię, że Feng. To nie jest Feng, to jest Edgar. O Boże, to był Edgar! Lecisz do wody! Nie, serio już na Edgarze? No dobra, no to widzowie, zaczynamy, grubo. Lecisz! Wszystko przez Edgara. Ej, ale jest tak fresh całkiem. Zimna? Ale fresh, dobra. Rewanż, lecimy z drugą rundą. Dobra. Teraz ja wrzucam Werę, musi tak być. Super, już jestem cały mokry, po pierwsze. Vera musiała mi oczywiście dać jakiegoś takiego, co nie zgadnę, nie? Dobra, kogo by ci tu wybrać dobrego? Ty wszystkich zgadniesz, bo tu jest ten tryhard, ona się specjalnie wyuczyła wszystkich zadymiarzy, wszystkich voice-line, wszystkiego i to tym jeszcze... Tym razem nie! No bo tym razem nie, ale już na poprzedni odcinek zgadywania głosów było uczone i siedziała. Ona się bardziej do takich rzeczy przykłada, niż się do szkoły do nauki, nie? Gotowa? Na pewno? No dlaczego ty mi tak machasz tym? No bo ty mi dawałeś gdzieś z boku, a ja ci mówię, żebyś trzymała z tyłu. Wiem, że go znasz. Tak. Ostateczna odpowiedź? Tak. Clancy! Do wody! Do wody! Nie! Gotowa? Gotowa? No gdzie nie co? Co do wody? Gdzie uciekasz? No specjalnie cię nie wrzuciłem. Nie zamoczyłaś się nawet cała, nie ma. Cała musisz się zamoczyć. No co to ma być? Lecimy z rundą drugą, na razie status wrzuconych ludzi do basenu 2. I tak już będzie do końca odcinka, ale możemy jeszcze wpaść kilka razy, nie? Ale ej, to jest nie fair, bo ty cała nie wpadłaś, mi się to nie podoba. Następnym razem cię wrzucam całą, nie? To mi chyba woda do ucha wpadła, bo znowu chyba nie wiem. Ja wiem, Frank! Dobra, mam pierwszy punkcik, też czas nie muszę padać do basenu. Chodź. Teraz będziesz leżeć w basenie znowu. Tylko teraz.
calutka wpadasz. Nie. Nie mam bata, że zrobisz tak jak teraz znowu. Za to, że my się tutaj tak poświęcamy, to musicie tam zostawić łapeczkę w górę. Ale poświęcenie, skok do basenu. Wow. Nie no, ale tu odcinki basenowe są fajne, więc wiecie, jak chcecie ich więcej, to wiecie co robić. Really? Really? Powiem tak. No wiem, że wiesz, no ten brawler jest nam naprawdę bliski, bo chodzi sobie tutaj. Chodzi, to moje. I chodzi o kita. Dobrze, proszę zobaczyć, kit. Także Wera też ma punkta. Daj mi legendę, no. Dobra, więcej forów nie będzie. Mam się błyski. Czy jesteś gotowy skończyć tak, do basenu? Tak, ja potrzebuję fryzjera. Grazuś był już u fryzjera z GTA, ja też potrzebuję. Widzowie, jaką mam zrobić fryzurę? Tylko nie piszę na łysu, błagam. Tego nie. Dobra, czy już dałaś coś, tak? Nie, czy już mam zgadywać? To chyba Spike. Nie. Z dźwięku to Spike. Niekoniecznie. Ale też by był dźwięk odblokowania, nie? Że legendy. Ej, kto tak krzyczał, this is so cool? To była Zadymiara na pewno. Ja tylko nie pamiętam, kto to krzyczył. Willow tak się darła? Nie, chyba nie. Koletka, dobra, to jest koletka. Tak. Dobra, ej, ale miałem laga mózgu, nie? Musiałem sobie przypomnieć. Dobra, mam drugi punkt. Na 3 rundy nie jest źle. Teraz by wypadało Werę wrzucić do wody. Więc tak, żeby Wera była w wodzie, widzowie, to na to jest jeden sposób. Trzeba jej dać jakiegoś Zadymiara, którego nie zna, nie? Kogo by ona mogła tutaj... Tak, zdecydowanie, tego Zadymiara nie będzie. Nie, muszę zmienić, odwaliłem. Moje słowa wyszły za bardzo do przodu. Bum, lecimy, uwaga, uwaga. Teamwork? No? Kto lubi drużynę? Kto ma drużynę? Brawl Stars. Chester? Jesteś tego pewna? Tak. To podnieś się, bo muszę cię wrzucić do wody. Nie no, powiedz... Chester, dobrze. Drugi punkt na twoim koncie. O, kit przyszedł. Kit. Chodź, kit. Co, on do basenu też staw? Grasz z nami, kit? Wodę pije. Patrzcie, kit sobie wodę pije tam, o. Pirat, Daryl. Robot, pirat, no to pewne, że Daryl, nie? Także kolejny punkt dla mnie. I co, my w pierwszej rundzie wpadliśmy i teraz nie wpadamy? Na 4 rundy ja mam 3 punkty. Masz na razie 2, ale też możesz mieć zaraz tyle. Gotowa? Gotowa. No to słuchaj teraz. Go! Max. Dobrze. Też masz 3 punkty. No zaraz się pojawia pytanie, czy ktoś jeszcze wpadł na tym odcinku do basenu? Ja liczę, że nie wpadnę. A ty? Ja bym chciał, żebyś wpadł. Czekam na mojego Zadymiarza. Ja przewiduję, że to będzie jakiś mityk pewnie. Albo epic. Carol is my name. Geology is my game. Karol, wcale tego nie powiedział przed chwilą. Dobra, łatwy czwarty punkcik, let's go, jesteśmy już w połowie, przynajmniej ja. Dobra, zobaczymy jak sobie z tym poradzisz, to będzie ciekawe. Myślę. No prosty masz jednak, myślałem, że będzie coś trudniejszego. Aż. Tak, 4 do 4. Kto robi splash? Ty. No wodą będę zaraz robił, no. Time to make a splash. Nie wiem, to nie był Otis na pewno. To. Ktoś kto będzie robił splash. Co, może być Clancy? Może być Clancy, nie? Ale ja już ci dawałem Clancy'ego. Ktoś dałbyś mi też Clancy'ego? Czemu nie? Czekajcie, kto to może... Ej, ten głos mi pasuje do Clancy'ego, tak szczerze, ale nie wiem, czy to jest on na 100%. Szukam jeszcze w głowie. Nie, Clancy. 100% tak. Tak, no odpowiadam, tak. Najwyżej. No, Co? A jest, przecież Buzz jest ratownikiem! Pas jest ratownikiem, no tak! Time to make a splash! A odwaliłem, widzowie. Dobra, widzowie, jestem gotowy, żeby skoczyć do tego basenu. Wy zostawcie trochę łapkę w górę. To się nazywa tsunami. Ty też musisz tak skoczyć, ty. No ja się o to postaram. Dobra. Okej, widzowie, no to teraz muszę dać coś ultra trudnego. Tylko, że wyraz na wszystkich tych brawlerów, mam wrażenie. Za dobrze. Lepiej niż swoją rodzinę. Dobra, kogo ja tu mogę dać? Nie wiem, ale zrobiłem pranka. No. Let's go! I taki Zadymiarz jeden konkretnie. To jest albo Bonnie, albo... Nie no, ja się z tą nie bawię. Penny? Która Zadymiara dajesz odpowiedzi? Penny. Na pewno? Jesteś tego pewna? Penny. A nie Bonnie? Nie, Penny. Dobra, no to jest Penny, to masz. No nie, weź tu się z nią o coś walcz. Nie da się. 5 do 4 przegrywam. Coś, czego się nie będziesz spodziewał. No, ja się nie spodziewam, że dasz mi mityka albo epika. Nie ma opcji wcale, że to będzie mityk albo epik. Szczerze, tu miałem już chyba. Let's do this? Wiecie, ja to już dzisiaj miałem? Nie. No jak tu nie? Nie. No dzisiaj był już taki tekst.
Nie wiem, co to, to Roza? Zabrzmiała jak Roza. Ale nie wiem, te baby dla mnie mają prawie takie same głosy, nie? Jezu, i ty robisz to specjalnie, bo ja w ogóle tymi zadmiarami... Nie wiem. Nie pamiętam tych voicelinów, ja się nigdy tylko na pamięć nie uczyłem. Tak jakby... W sumie ty najbardziej. A taka zadowolona była, jak Uś dowiedziała, że po dźwiękach zadymiarzy będzie. I nie chciała zmieniać. Nie, no nic innego nie. Musi być to, musi być to. Baba. A Shelly jaki ma głos? Nie co wiem. Za oczy były? Nie wiem. Co były za oczy? Nie, no żadne. Dobra, widzowie, ja wiem, że to będzie źle, bo to jest chyba Roza. A dajmy, że Shelly. Moje oczy było wszystko, wiesz? Dobrze, się obróciłem. Dobra, mam kolejny punkt, widzowie. W ogóle aleja pucharów 0 na 0, what? Ta co zadymiara z alei pucharów wzięła. Ale już ty, to w ogóle tutaj system rozwaliłaś, bo my mieliśmy po ekranie odblokowania, a Shelly to przecież nie ma takiego ekranu, bo ją masz automatycznie. Tutaj już miało być oszustwo na mnie, dlatego o tym nie myślałem dobrze. Ale ty mnie naprowadziłaś trochę, no dzięki. Twoje oczy też zrobiły robotem. No to widzowie nie jest kolorowo dla mnie, bo Vera wygrywa ile już dwoma punktami? Nie, jednym. Bo ja byłem dwa razy w basenie, ty ja byłaś raz. Nie podglądaj, ty, nie podglądaj. No to tak, żeś się ustawił. Ja nie wiem, kogo by jej tu dać teraz, nie musicie mi podpowiedzieć. Napiszcie w komentarzu, jakiego zadymiarza według was Vera nie zna. Albo by nie poznała po głosie, nie? Jestem ciekawy. Co wy byście dali Verze? Ja w tym wypadku... Ej, mi wcześniej kota, to teraz może psa je dać. Ej, dobra, mam pomysł. Tylko teraz będziesz musiała się skupić na rzadkości, to już ci podpowiedziałem. Bo wiesz, bo przy każdym dźwięku, czy przy legendzie, przy mityku i tak dalej jest trochę inny dźwięk, no. I to ci dużo podpowie. No dobra, no to w takim wypadku ja pójdę tak. Kto to może być? Więc jest to. Ale albo... słyszałaś co mówił? Nie słyszałam. No jak nie słyszałaś? Mówił przecież. Nic nie mówił. Mówił. Wiem, że jest to. Nie no mówił. Bez głosu. Jedyne po czym muszę poznać to po dźwięku rzadkości, ale ja tego nie znam. Więc to jest albo mityk, albo legenda. A na pewno mityk albo legenda? A z mityków niemowami jest Lily i chyba Grey, ale nie jestem pewna czy on jest mitykiem. A z legend jest tylko i wyłącznie Spike. Więc ja postawię na... Uwaga, uwaga. Mityka i powiem, że to Lili? Ja bym ci dał mityka. Tak. Pójdź sobie. Jest Spike! I wiecie co to oznacza? Ja wiem co to oznacza. A ja już całkiem wyschła. Suche włoski? Suche włoski. No to teraz trzeba będzie zobaczyć. Nie ma wyjścia. Jak chcesz to możesz je spiąć sobie, czy co tam chcesz. Dobra. Ale szybko, bo jesteś właśnie teraz wrzucana do basenu. Tylko proszę mi. Ja sprawdzę czy woda jest cały czas taka zimna jak była. Oj, jeszcze zimniejsza się zrobiła. Idealnie. Gotowa? Nie! Trzeba to. Dobra, widzowie? Nie! No puść mnie, nie możesz mnie tak trzymać. Nie musisz się ta nie zamocywać. Jej się nie da wrzucić, jak ona mnie tak trzyma. Dobra, no musisz sama nura chociaż zrobić. Bo cały czas mnie trzymałaś mnie za ten, nie miałem jak cię wrzucić. No skocz chociaż sama cała, no. Dawaj. To uważajcie, widzowie, żebym was nie połączyła. Vera się bawi teraz w H2O, wystarczy tylko kropla, ma z ręka, no. Mam w sobie mocno. Dobra, kolejny wodny zadymiarz, uwaga, uwaga. Berka dół. Dobra, zaliczam, w końcu spadła cała, jest, udało się. Dobra, wracaj, teraz możesz się na mnie odegrać. I ja już się boję, już ci podam ręczniczek. Czekaj, gdzie jest ręczniczek? Tu jest ręczniczek. Jest ręczniczek Lavery. Jak ocena wody? Teraz już jak wstała się, zanurzyłaś w końcu. Masz buziaczka na rozgranie. Będzie dobrze. Ale mam potężne włosy, widzowie. Po tym jak wcześniej wpadłem do wody. Dobra, widzowie, już jestem ready. Siadam sobie. Ja już bym do basenu wpadł od razu. Kogo masz w planie mi teraz dać? W ogóle, czekaj, jest 5 do 5? I to jest runda 7? Nie. Jest 4 do 4 i to jest runda 7. Bo było 6 rund. Dasz mi jakąś legendę w końcu? Coś prostego? Jestem gotowy na kolejnego zadymiarza. I teraz nawet nie mam wody w uchu, bo już zdążyła wylecieć, więc będzie dobrze, widzowie. Teraz już zgaduję wszystko. Ja nie wiem, czy to ta muzyczka. Dobra, ale ta muzyczka była potężna, jak przy legendzie. Ej, pierwsze co mi się... to cold. Coś tak, dobra, po wzroku poznaję, że nie. Jak czujesz się zimno? No. No i nie chcę wpadać do tej wody też teraz. Czyli ja muszę pomyśleć. No z legend, czy zostaje jakaś męska legenda, która by mogła takie coś mówić? Nie. Dobra, czy mityk? Jezu, tych brawlerów jest teraz tyle. Kiedyś to było dużo łatwiejsze. Teraz 82 zadymiarzy i weź tu człowieku zgadnij, kto to jest. Nie wiem, Feng by coś takiego mógł mówić? Dobra, widzowie, ja myślę, że nie wiem. Dokładnie to myślę. Ej, chwila. A co mówi Leon? Jak on ma voiceline? Nie wiem czemu, ale czuję w kościach, że to jest Leon. Bo teraz jak sobie tak pomyślałem o barwie tego głosu, nie? To daję vibe Leona. To jest moja odpowiedź, Leon.
Ty, ale ja mam taką pustkę w głowie, widzowie, na początku, ale udało się. Jest dobrze. 5 punkt na moim koncie po 7 rundach. No to zobaczmy, jak sobie Vera poradzi w 7. Kogo by jej tu dać? Ej, potrzebuję waszej pomocy, bo nie wiem. Jakbym jej dał to, to by się na mnie obraziła, Fez. No nie mogę jej tego dać. No widzicie, tutaj też jest to, że to jest moja baba, to nie mogę jej dać takiego trudnego, nie? Nie mogę być niemiły. Ten i ten to może mieć 50-50. To jest 7 szansa na wpadnięcie do basenu. No dobra, no za proste to było. A myślałem, że możecie się ze Squeakiem jakoś pomyli, bo nie wiem, on będzie coś gadał tym swoim głosem. Nie no, Squeak robi. Ale a nie, to bardziej z Jeanem mogłem. Dobra, nieważne. 5-5. Robi się coraz chłodniej, widzowie. Jak widzicie, też robi się troszeczkę ciemniej. I też robi się chłodniej w związku z tym. Dlatego teraz już nikt nie chce wpadać do basenu, więc będziemy się starać bardzo, ale jesteś no zobaczymy. Gotowy? Tak, jestem gotowy. Lecimy z rundą 8. A jakaś podpowie? Drugi raz mam to samo, ej. Drugi raz daje mi ekran zblokowania z zadymiarzem, który mówi swoją nazwę. Wcześniej był Karol. Pamiętasz Karola? A teraz wujek Lu tutaj wjeżdża. Ja zgarniam kolejny punkcik. No dobra, śmietycznie zadymiarze jesteś tacy chyba prości. Zapraszam na krzesło. I'm only here for the trophies. Czyżby? I'm only here for the trophies. Czyżby? No kto tylko po pucharki przychodzi? Przepraszam. Ja. Mogłaby być Janet teoretycznie. Napiszcie, widzowie, hashtag Janet w komentarzu, jak oglądacie do tego momentu. Przypomnijmy wam serduszko. To był znak, że to jest Janet? Ja nie wiem. Ale wiesz co, ja na razie sobie odpuszczę ją. No dobra. Może jest ktoś inny. Ja wiem, że ty już dążysz do celu i już pewnie znasz odpowiedź, no. No to mów. No dobra, to Ems. Ems? No to oczywiście, że Ems, no bardzo dobrze. Wybrałam dla Damiana jakąś taką ciekawą postać. Zobaczymy, czy sobie poradzi. Co, już? Gotowa? Runda 9. Słuchajcie, jeszcze będę miał 2 szanse na wpadnięcie do basenu, Vera też, więc trzymajcie kciuki, że ktoś z nas spadnie. Żeby było ciekawie do końca. No to chyba zabrzmiało jak Piper. Zdecydowanie. Nie no, dobra, nie. Nie no, nie wrzucę mnie do basenu. Powiedziałeś zdecydowanie. No ale zdecydowanie znaczy ostatecznie. No słuchajcie, no chyba wszyscy wiemy, że to był głos Cordeliusa, tak. No tak, no to był Cordelius, legendarny zadymiarz. No i git, no i dobrze. No to słuchaj, bo ja mam tylko 2 szanse teraz, więc ja muszę tutaj wysilić moje siły, umysłu w głowie i dać tutaj coś mega ultra trudnego, czego Vera może nie znać. Dobra, to będzie dobre. To właśnie sprawi, że wygrywam dzisiejszy odcinek, a Vera wpada do basenu. No i kto to był? Jaki to zadymiarz? No mam kilka opcji. No. Jest to albo Chuck, albo okay. Sam. Okay. Albo Clancy. Okay. Ewentualnie jeszcze mógłby to być. Muszę zapamiętać, co ona teraz wymienia. To znaczy, że tych zadymiarzy średnio pamięta. To następną rundę będę mógł ktoś wybrać z nich. Albo już powiedziała też tam dobrego zadymiarza, nie? Kto wie? A może nie? To chyba był za niski głos na Chucka. Chuck ma niski głos. Fest, ale no nie wiem. No to ty, to twoja decyzja jest. Chuck, to jest potężny gość na pewno. Taka podpowiedź. A Chuck jest całkiem potężnym gościem, jak dla mnie. Ja bym go zaliczył do potężnych gości. Co? Dobra, czyli to na pewno nie jest Chuck, po tym, dlaczego? Sądząc po tym, jak się zachowujesz. Ja tutaj słyszę pociągi co jakiś czas, więc to może o Chucka chodzi. A ciekawe, czy dałbyś mi 2 razy Clancy'ego. No, a znasz mnie, czy ja bym coś takiego mógł zrobić? Tak, dobra, to uznajmy, że jest to Clancy. Jesteś pewna? No w 100% nie, ale czekam na słowo ostatecznie. Ostatecznie jest to Clancy. Nie, ja się z tym nie bawię, Vera. Ale ty, bo bawisz się z wodą, bo to jest Sam. Także Clancy to jest zła odpowiedź. I moja droga. Ty, to była 9 runda, więc będę miał jeszcze raz szansę cię wrzucić do wody. Nie trzeba, puść mnie. Nie możesz mnie tak trzymać. Puść mnie. Raz. Ale czekaj, bo ja się boję, że jest spadnie za moc. 3. No i znowu mnie złapała, no. To za skamer. Jeszcze połowie ja jestem mokry. Co to ma być? Co to ma być w ogóle? Znowu się tanie zanurzyłaś. W kamerze. Ja tam zaliczam. A ja tu co? Czemu jestem mokry? Dlaczego jestem mokry? Dlaczego ja jestem mokry? Dobrze, że kamera nie jest mokra. Widzowie są cali i widzowie. No dobrze, że widzowie są, nie? Ale dlaczego ja jestem mokry, się pytam. Nie podoba mi się to bardzo. Moja cała koszulka jest mokra. Lecimy z ostatnim rundą. A ta w ogóle jakim muminkiem teraz jesteś. Potworkiem ukrytym. Także widzowie, jak chcecie więcej basenowych odcinków, to wiecie co robić. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. 15 koła i robimy mega młyn. Dobra, jesteś gotowy? Tak. Sam. To jest Sam. Jesteś pewien? Tak. 100%? Nie. Dobra, Sam. Nie.
O Jezu, tak to jest grom. Ja myślałem, że ty mi dałeś, wiesz, sama tak od razu po nim. Dobra, nieważne. Mam i tak już mokrą koszulkę, to wskaczę w tej koszulce. Także let's go. I widzowie, robię to dla was. Ostatni skok, ale jeżeli teraz Vera nie zgadnie, to chyba i tak wygram, nie? Tak, więc musisz nie zgadnąć. Dobra, 3, ale będę miał spodenki też mokre, a założyłem już inne teraz, żebym... Dobra, lecimy. Także widzowie, ja teraz skaczę, a wy zostawcie suba, jak jeszcze nie subskrybujecie. Ten guzik tam na dole, taki subskrybuj. Uwaga. Dobra, gotowa? Możesz mi odliczyć. 3, 2, 1. Masno PS. To chyba jak się wskaczy ubranie, to gorzej, nie? Bo wtedy jest jeszcze bardziej zimno. Dobra, dawaj, lecimy z twoją ostatnią rundą. Kogo by jej dać na sam koniec? Kogoś mocnego, kogo może nie zgadnąć? Dobra, ja wiem, ja mam misję. Mam misję taką i chcę to zrobić. Dobra, wjeżdżamy w to. Gotowa? Gotowa. Ostatni zadymiarz do zgadnięcia. I ostatnia... Nie! Nie było go słychać. Popsuło mi całą niespodziankę, dobra, nieważne. Tik! Aj, zgadła. No to słuchajcie widzowie, w tym filmie u nas to było na tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem, jak chcecie więcej odcinków z basenu. A ja i tak biorę cię do basenu. Ale sam też skakuję. Dzięki bardzo za oglądanie, widzimy się już jutro w kolejnym filmie. Siło! Badajcie do nas jeszcze na Instagramie, damy 4 ty na but w kotach.